jak zawsze jestem w towarzystwie redaktora Zygmunta Kałużyńskiego. Panie Zygmuncie, proszę Państwa, dzisiaj mamy fantastyczny film, Rzymskie wakacje. Film z roku 1953 w reżyserii Williama Wylera, w rolach głównych Audrey Hepburn i Gregory Peck. Czy może być coś piękniejszego? No trudno. Panie Tomaszu, rzeczywiście jest to, jeśli idzie o piękno, bo tak to pan właśnie określił, jest to film snobistyczny, tylko że słowo snobizm ma dwa znaczenia. Jedno jest niesympatyczne. To jest taka mechaniczna, głupia moda na coś, co się szanuje. Ale w drugim znaczeniu snobizm może być twórczy. Jest zainteresowaniem dla stylu, dla elegancji, dla życia, które ma jakiś wartościowy charakter. I dla turystyki, panie Zygmuncie, bo tutaj bardzo ważny element w tytule filmu, ale także w całym filmie, to Rzym. Miasto Rzym. Pojawia się zresztą w czołówce taki napis: wszystkie zdjęcia do filmu były naprawdę kręcone w Rzymie. To jest, panie Zygmuncie, zaproszenie do turystyki, do odwiedzenia Rzymu. Jak najbardziej. To jest tendencja, która się pojawia w kulturze amerykańskiej w latach 50. po II wojnie, która wstrząsnęła dotychczasowymi przyzwyczajeniami. I Amerykanie zaczynają jeździć po świecie, tylko że świat dla nich to są Włochy. To jest ciekawe, że wybrali właśnie ten kraj. No niby Włochy to jest klasyczny kraj turystyki, ale na przykład w Niemczech też są wspaniałe zabytki. Jest katedra w Kolonii, w Worms, dzieła sztuki w Berlinie, w Monachium. No i Paryż, nie zapominajmy. Czy Paryż, a Hiszpania i tak dalej. Jednak jest mania na Włochy i zwykle Amerykanin dojeżdża nie dalej jak do Rzymu, już tam się nie zapuszcza do Sycylii, na Neapol, i stąd właśnie taki temat turystyczny, który tutaj ma taką Panie dużą rolę. Zygmuncie, ale tutaj oprócz tego mamy księżniczkę w tej roli Audrey Hepburn, no i Amerykanina w Rzymie, czyli Gregory Pecka, dziennikarza amerykańskiego, próbującego relacjonować pobyt księżniczki w Rzymie, ale z tego wychodzi nie relacja, tylko miłość. O tym Państwo zaraz się przekonają. Czy miłość, panie Tomaszu? Ja bym powiedział, że to jest film o flircie. A flirt to jest coś innego niż namiętność, niż, prawda, spotykają się on i ona. To jest zadatek na miłość. Więc może coś z tego będzie, a może nie. Tak, a flirt to już jest pewna rafinada, to jest sztuka rozmawiania, przymilania się, wdzięczenia się. Patrzenia na siebie, no bo oni tu właśnie bardzo specyficznie na siebie patrzą. Audrey Hepburn, proszę Państwa, dostała Oscara za tę rolę. To był naprawdę moment, który wyniósł ją na światowe ekrany, a Gregory Peck, no cóż, on był wtedy chyba takim mitem wspaniałego mężczyzny. Wie pan, Audrey Hepburn to jest wielka miłość damskiej publiczności. Gdy francuski najpopularniejszy tygodnik Cinemond w roku 60 ogłosił ankietę dla pani wyłącznie na najlepszą aktorkę, dostała Hepburn. Gdyby panowie głosowali, to by tak nie wypadło, bo dla panów to trzeba mieć biust, trzeba mieć nogi i tak dalej. A tu nawet nie wiadomo, czy Hepburn ma jakiś dekolt. Tylko że... Ale jakie ma oczy, panie Zygmuncie, jaką ma szyję, jaka jest w ogóle cała piękna. Dla pani to nawet ważniejsza jest jej taka dyskrecja, elegancja, osobista kobiecość. I to właśnie zdecydowało, że to jest damska aktorka. Panie Zygmuncie, ale muszę pana zapytać o jeszcze jednego laureata Oscara. No bo Gregory Peck, Audrey Hepburn państwo zobaczą, ale nie zobaczą państwo Daltona Trumbo, czyli autora scenariusza. To właśnie on napisał Rzymskie wakacje, ale jego nazwisko nie pojawia się w filmie. Proszę pana, on był przez sławną wówczas komisję do badania działalności amerykańskiej skreślony z listy osób, które mają prawo pracować w filmie. Czyli był na czarnej liście Hollywoodu. Tak. I on wystąpił pod nazwiskiem kolegi. Napisał to, ale nawet nie mógł dostać tego Oscara odebrać, no bo oficjalnie to nie on był. Trumbo był członkiem amerykańskiej partii komunistycznej, co oświadczył otwarcie. I to właśnie mu tak zaszkodziło, z tym, że jego misją, bo był to pisarz, który jeszcze przygotował scenariusze innych wybitnych filmów, było
zbliżyć Amerykę do kultury europejskiej. A z kulturą europejską miał kontakt chociażby przez swoją politykę. No to w rzymskich wakacjach udało mu się to chyba najlepiej. Myślę, że czas, żebyśmy zobaczyli rzymskie wakacje. Zapraszam na ten film. Audrey Hepburn, Gregory Peck, rok 53, rzymskie wakacje.